Rzeczywiście zaczęliśmy mecz troszkę nerwowo i to pokazały akcje w ataku, gdzie grali praktycznie nasi skrzydłowy Przemek Krajewski z Michałem Daszkiem. Bodajże Przemek pierwsze 3 bramki, Michał 2 i plus jest jeszcze asysta Przemka Krajewskiego do Michała Daszka. Także, ale później z upływem czasu wszystko się poprawiało. Dołożyliśmy do tego rzuty z drugiej linii, no i w drugiej połowie już odskoczyliśmy rywalowi. Dobrze wszedłem mecz, później utrzymywałem cały czas koncentrację i do tego właśnie, tak jak powiedziałeś, obrona była bardzo dobra. No, z tego te moje interwencje. Z upływem czasu, już gdy nasza przewaga się powiększała, troszkę brakowało koncentracji, ale to normalne. No i co, utrzymaliśmy ją do końca i wygraliśmy różnicą 10 bramek. Po tym obozie ciężkim, jaki mieliśmy w Płocku, to no, nie musimy grać z jakimiś najmocniejszymi rywalami. Forma ma przyjść na Mistrzostwa Europy. Jeszcze będzie turniej bardzo mocno obsadzony w Hiszpanii, także tam już będzie naprawdę czołówka europejska, no i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało.